Cześć, tu Błażej Kanclerz, portal studyjny.pl. Dzisiaj króciutki teścik tego mikrofonu C1U Behringera, niedawno do wygrania na naszym portalu, a właściwie dwa takie mikrofony. Szczęśliwcom wylosowanym jeszcze raz gratulujemy, a wam chcieliśmy tylko pokazać, co potrafi Behringer CU1. Zanim obejrzycie i posłuchacie miksu kilku śladów nagranych tym mikrofonem, powiem tylko, że jest to pojemnościówka z dużą membraną, o charakterystyce kardioidalnej, średnio czuły mikrofon, raczej niska czułość, ale przy odpowiednio wysokich sygnałach oraz przy wysterowaniu go w Windowsie na najwyższą czułość, no możemy sobie naprawdę nieźle poradzić. Trzeba jednak pamiętać o tym, że jest to mikrofon pod USB i kosztuje w okolicach 250 zł, czyli najniższa już właściwie z możliwych półka cenowa. Dlatego jeżeli chodzi o jego jakość, oczywiście ona pozostawia trochę do życzenia, ale jak na tę cenę, no naprawdę, naprawdę jest to ciekawa opcja. Mikrofon pod USB, co oznacza, że zamiast wyjścia XLR-owego tutaj ma wyjście USB, podłączamy go prosto do naszego komputera i jest to urządzenie typu plug and play. Podpinamy, komputer sam znajduje sterowniki, nagrywamy. Właściwie tyle. Ja zrobiłem to nagranie w kilkanaście minut. No jest to raptem szkic, ale sprawdźcie, co potrafi Behringer C1U. Polecamy. Starego przyjaciela, właśnie minęły święta Bożego Narodzenia. Pytam, co pod choinką znalazłeś dla siebie? Pytam, co pod choinką znalazłeś dla siebie? Ej, dezodorant, wódkę, skarpety i majtki, a to są moje podarki, a to są moje podarki. Wszystko to, co mam, daję wszystko, co mam, daję wszystko to, co mam, to, co mam, to, co mam, wszystko to, co mam, to, co mam, to, co mam, wszystko to, co mam.